Dobry wieczór Państwu. Czuję się zaszczycony, że mogę doprowadzić do Państwa uroczystość wręczenia nagród prezydenta Olsztyna imienia Bogdana Jerzego Koziołomowskiego w dziedzinie historii oraz drugiej nagrody prezydenta Olsztyna imienia Feliksa Borowskiego w dziedzinie sztuk muzycznych. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości pana Piotra Grzmowicza, prezydenta Olsztyna. Dobry wieczór, panie prezydencie. Miło mi spotkać panią poseł Annę Siarską. Jest nam również pani Sylwia Skłodzka, członek zarządu Województwa Mazowieckiego. Witam pana Roberta Szewczyka, przewodniczącego Rady Miasta. Bardzo miło mi powitać panią radną Henryciurę. Witam panią radną Ewę Zakrzewską. I pana radnego Łukasza Łukaszewicza. Witam serdecznie pan dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, panią Gabrielę Konarzewską. Witam członków kapituły Nagrody imienia Bogdana Jerzego Koziołomowskiego i kapituły Nagrody imienia Feliksa Borowskiego. Witam pana profesora Benedykta Błońskiego, dyrektora Wydziału Sztuki z Uniwersytetu Mazowieckiego oczywiście. Witam przedstawicieli nauki, wybitnych historyków naszego Uniwersytetu oraz innych uczelni. Witam dyrektorów instytucji kultury. Witam przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, szczególnie ludzi nauki i kultury. Bardzo serdecznie witam żonę patrona nagrody, panią Krystynę Koziołomowską oraz najbliższą rodzinę. I pan prezydent jeszcze wyręcza upominek. Drodzy państwo, dzisiaj podczas dzisiejszej uroczystości będą wręczone dwie nagrody. Ja pozwolę sobie przypomnieć, jednocześnie przywitać obecnych laureatów dotychczasowych nagród. Zacznę od Nagrody Dziedziny Historii. W 2011 roku Nagrodę imienia Bogdana Jerzego Koziołomowskiego otrzymała doktor habilitowana Małgorzata Ruchniewicz. Ponieważ nagroda jest przyznawana co 2 lata, kolejna była przyznana w 2013 roku i otrzymał ją pan doktor habilitowany Przemysław Dąbrowski. W 2015 roku nagrodę otrzymał pan doktor Kazimierz Krajewski. I w 2017 ostatnią nagrodę otrzymał pan doktor habilitowany profesor Roman Jurkowski. Jeśli chodzi o laureatów Nagrody Prezydenta Olsztyna imienia Feliksa Borowskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, w 2010 roku otrzymał ją Olsztyński Chór Kameralny Kolegium Muzykum pod dyrekcją pana Janusza Wińskiego. W roku kolejnym pan profesor Benedykt Błoński. W roku 2012 pan doktor Jan Połowianik. W roku 2013 pan Janusz Lewandowski. W kolejnym roku nagrodę otrzymała pani dr Agata Wilińska. W 2015 pani Jolanta Sołowiej. Kolejny rok to nagroda dla pani dr Ewy Archimowicz-Wójcik. W 2017 pan doktor habilitowany Piotr Słukowski. I w ubiegłym roku nagrodę imienia Feliksa Borowskiego otrzymał pan doktor habilitowany, pani doktor habilitowany Katarzyna Bojuraniec, profesor Uniwersytetu Mazowieckiego.
Witam serdecznie prezesów i dyrygentów innych chórów, wszystkich zacnych gości, mieszkańców Olsztyna. Drodzy Państwo, na początek jeszcze krótko przedstawię, przypomnę postać, która jest patronem Nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie historii. Wodan Jerzy Kozioło-Pogrewski urodził się 2 stycznia 1934 roku w Stołcach w województwie nowogródzkim na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej. Do Polski przyjechał późnym latem 1945 roku, a jesienią tego roku usiedlił się w Olsztynie. Po ukończeniu studiów historycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1955 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz tygodniowego dodatku do ogólnopolskiego dziennika Słowo Powszechne, Słowa na Armii Mazurek, które programowo stawiało sobie zadanie przypominania i kultywowania polskiej przyszłości regionu. Opublikował dziesiątki artykułów poświęconych historii oświaty polskiej, aktywistą ruchu polskiego, dziejom warmińskich parafii, małych miasteczek. Współpracował z wydawnictwem Pojedzierzy, a następnie we wrześniu 1939 roku został kierownikiem stacji naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. Z krótką przerwą kierował stacją do chwili likwidacji w 1990 roku, gdzie zdobywał stopnie naukowe. W 1996 roku został profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zainteresowania badawcze koncentrował na szeroko pojętej historii najnowszej Prus Wschodnich, której poświęcił 237 pozycji naukowych, podejmując szczególnie. Szczególnie zagadnienia sytuacji społeczno-gospodarczej Prus Wschodnich aż do 1945 roku, oświaty polskiej na Warmii i Mazurach, w Wisiu, wschodnio-pruskich problemów narodowościowych, partii nazistowskiej i rządom, problematyce pracy przymusowej w latach II wojny światowej, państwa bałtyckich, polityce niemieckiej i polskiej w okresie międzywojny. Wiele uwagi poświęcał kwestiom edytorskim, wydarowaniu ukazujących się w 1957 roku komunikatów mazursko-warmińskich oraz olsztyńskich studiów miejscoznawczych. Jest autorem wielu rozpraw i opracowań, najbardziej znane to zagraniczne robotnicy przymusowe w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej oraz narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotnicza w Prusach Wschodnich w 1927-1933. Bogdan Jerzy Kozioło-Pogrewski nie zmarł przedwcześnie, zmagając się z chorobą, 13 grudnia 2002 roku. Dla uczenia osoby i pracy przydatnego dla nas naukowca 5 października 2012 roku została ustanowiona nagroda prezydenta Olsztyna imienia Bogdana Jerzego Kozioło-Pogrewskiego w dziedzinie historii. Nagroda przyznana 102 lata, jak wspomniałem, za prace naukowe dotyczące historii ziemi położonych między Niemcem a Dolną Wisłą, szczególnie w XX wieku. Wyboru kandydatów do nagrody dokonuje 7-osobowa kapituła. Ja teraz chciałbym zaprosić przewodniczącego tejże kapituły o przeczytanie protokołu. Panie prezydencie, zapraszam serdecznie. Kolejny możemy spotkać się na tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest wręczenie nagrody w dziedzinie zarówno historii, jak i imienia Prusa Nowowiejskiego. Pierwsza nagroda oczywiście imienia Bogdana Kozioło-Pogrewskiego i druga nagroda, którą będziemy wręczyć w dziedzinie sztuk muzycznych, czyli imienia Nowowiejskiego. Ale jesteśmy przy tej pierwszej. Pozwólcie Państwo, że odczytam protokół z posiedzenia kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna imienia Bogdana Jerzego Kozioło-Pogrewskiego w dziedzinie historii. Na posiedzeniu w dniu 14 października 2019 roku kapituła w składzie Piotr Szymonicz, przewodniczący, pani dr Danuta Bogdan, członkini Towarzystwa Naukowego imienia Wojciecha Kęprzyńskiego w Olsztynie oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, pan profesor dr habilitowany Mieczysław Jackiewicz z
współtwórca Centrum Badań Wschodnich w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Telczyńskiego w Olsztynie, obecnie Instytut Północny, ksiądz profesor dr habilitowany Andrzej Kopiczko, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr habilitowany Andrzej Roman Gąsiorowski, członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie, dr habilitowany Andrzej Korytko, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, i dr Jerzy Kiełbik, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Północnego im. Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie, postanowiła przyznać nagrodę za dzieło nowatorskie i oryginalne Wzorcowe studium dziejów armii i jej kultury w pierwszej połowie XVII wieku, znaczące z punktu widzenia interesu nauki i kultury polskiej. Za pracę naukową w armii w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego, lata 1633-1643. Nagrodę otrzymuje pani doktor habilitowana Irena Makarczyk. Jeszcze przepraszam bardzo, pani dyrektor, było uprzejma mi odpowiedzieć, tak? Pozwolę sobie przedstawić państwu krótkie uzasadnienie kapituły dotyczące przyznanej nagrody i oczywiście pani doktor habilitowanej Irenie Makarczyk. Pani doktor habilitowana Irena Makarczyk jest dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych laureatki znajdują się historia nowożytna Polski i Warmii w I Rzeczypospolitej, historia drukarstwa w prusach książęcych, epistolografia XVI i XVII wieczna oraz biografistyka i edycja źródeł historycznych. Jest autorką opracowań i wydawcą historycznych tekstów, dokumentów źródłowych. Absolwentka Warmińskiego Instytutu Teologicznego Historyczno-Pastoralnego w Olsztynie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1998 rok. Pracę magisterską pisała o twórczości przekładowej i reformacyjnych powiązaniach Hieronima Maleckiego, przodka laureatki, promotor ksiądz profesor dr habilitowany Marian Bożyszkowski. Doktor nauk historycznych, rok 2003, na podstawie rozprawy o biskupie Tomaszu Ujeńskim, lata 1613-1689, obronionej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, promotor ksiądz profesor dr habilitowany Alojzy Szorc. Nagrodzona praca dr habilitowanej Ireny Makarczyk Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego jest efektem osiągnięcia przez laureatkę kolejnego szczebla rozwoju naukowego. Serdecznie jeszcze raz gratuluję. Osobiście pogratulowania przeze mnie i przez kapitułę, która dokonała, jestem przekonany, bardzo dobrego wyboru. Wręczam.
ale nie zrobiliśmy ładnego zdjęcia z kwiatami, z tym wszystkim. No, ale jak wszystkie kwiaty odda, to jak potem zrobimy? Ostatnia chwila zdjęć. Mojego nauczyciela, nieżyjącego już, księdza profesora Alojzego Szorca, który wprowadzał mnie w historię Warmii, uczył tej historii i zachęcał do badań nad dziejami Warmii. To jemu zawdzięczam zrozumienie historii Warmii, bo przyznał, że profesor niejednokrotnie troszeczkę się denerwował, jak widział niektórych piszących, którzy nie rozróżniali historii Warmii jako dominium, Warmii jako diecezji. Nad tym ubolewał i starał się, jak mógł, najlepiej, a był znawcą historii Warmii, tę historię tłumaczyć. To dzięki właśnie niemu też ja dzisiaj tę historię Warmii rozumiem, interesuję się tą historią na swoim odcinku, głównie XVII wiek, tę historię zgłębiam. Myślę, że dzisiaj profesor cieszy się również z tej nagrody. Jest na pewno w tej chwili również z nami tutaj. I jeszcze raz dziękuję członkom kapituły za to wyróżnienie. Cenię je sobie bardzo. Dziękuję Państwu również za uwagę. Jeszcze raz. Na pewno wiele osób już chciałoby teraz złożyć gratulacje, powiedzieć kilka ciepłych słów, ale musimy zwrócić cierpliwość. W związku z tym, że wręczamy dzisiaj dwie nagrody, wszystkie podziękowania i przemowy przenosimy na drugą część dzisiejszej uroczystości. A ja już chciałbym wprowadzić Państwa do drugiej nagrody prezydenta Olsztyna imienia Felisa Magdalskiego w dziedzinie sztuk muzycznych. I znowu kilka słów o patronie. Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego 1877 roku w Olsztyńskim Wartemboru, obecnym Warczewo. Zmarł 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu. W latach 1887-1993 uczęszczał do przyklasztornej szkoły muzycznej w Świętej Lipce, gdzie uczył się harmonii oraz gry na fortepianie, skrzypce, wiolonczeli, fortepianie i wiolonczeli. W 1893 roku zamieszkał z rodziną w Olsztynie i tu grał w orkiestrze pułku grenadierów oraz komponował utwory dla orkiestry wojskowej i zespołów amatorskich, a w latach 1898-1900 pracował jako organista w kościele świętego Jakuba w Olsztynie. Wyjechał do Ratyzbony, a później Berlina, aby kontynuować studia muzyczne. Od 1909 roku mieszkał i pracował w Krakowie, gdzie szczególnie czuł polskość. W środę 12 stycznia 1910 roku, będąc na spacerze i idąc w kierunku Kopca Kościuszki, Feliks Nowowiejski usłyszał w głowie melodię do wiersza Rota Marka Rokickiego. Następnego dnia, 13 stycznia, dokończył komponowanie tej melodii. I już 15 lipca 1910 roku uroczyście odsłonięto pomnik Lubarski w Krakowie. Był to główny akcent obchodów 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem i po odsunięciu pomnika fundowanego przez innego kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego zabrzmiała potężnym głosem Rota. Prawie 1000-osobowym zespołem połączonych chórów Polaków przybyłych z trzech zawodów dumnych kompozytor niezwykle czyli Feliks Nowowiejski. Od listopada 1919 roku Nowowiejski koncertował w wielu miastach Polski, przeznaczając dowód na Warmiński Komitet Plebiscytowy. Agitował na rzecz przyłączenia Warmii do Polski,
z inicjatywy Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego 2 czerwca 1920 roku poszniałby się wielki koncert Feliksa Miejskiego, na którym kompozytor dyrygował chórem Fizyński Putnia. Wykonywano wyłącznie utwory skomponowane przez samego autora, m.in. po raz pierwszy hymn Warmiński, a w roku 1919 Nowowiejski posiada na stałe w Poznaniu. W celu uczczenia osoby, dorobku twórczego, wybitnego polskiego muzyka, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organizatora życia muzycznego Feliksa Nowowiejskiego dnia 7 maja 2010 roku zarządzeniem prezydenta miasta Olsztyna została ustanowiona nagroda prezydenta Olsztyna imienia Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych. I teraz właśnie przystępujemy do wręczenia tejże nagrody, ale najpierw znowu rola dla pana prezydenta przewodniczącego kapitułu. Zapraszam serdecznie. Pozwólcie państwo, że odczytam protokół z posiedzenia kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna imienia Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych. Na posiedzeniu w dniu 21 października 2019 roku kapituła w składzie Mądrzysz Prezydent Olsztyna jako przewodniczący, dr habilitowany Piotr Sunkowski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii imienia Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Elżbieta Fabisiak, animator życia kulturalnego, pani Gabriela Konarzewska, dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, pani profesor dr habilitowana Katarzyna Bojaruniec, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, laureatka nagrody z roku poprzedniego 2018. Gwoli formalności dodam, że członkami kapituły są również pan profesor dr habilitowany Krzysztof Szatrawski, przedstawiciel środowiska naukowego, pani Barbara Rytwińska, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, jest dzisiaj z nami, i pan Janusz Lewandowski, przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy nie mogli wziąć udziału w posiedzeniu kapituły, ale kapituła głosowana tajnym większością głosów postanowiła przyznać nagrodę państwu Małgorzacie Wawru i doktorowi habilitowanemu Marcinowi Wawrukowi, profesorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Działacze społeczni. Chóry przez nich prowadzone z wielkimi sukcesami promują chóralistykę Olsztyna, nasze miasto i region. To osoby znane i cenione w Olsztynie i w Polsce. Państwo Wawrukowie są współtwórcami kameralnego zespołu muzyki północno-wschodniej i popołudniowej Proforma, istniejącego od 2000 roku pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur oraz Olsztyńskiego Towarzystwa Śpiewaczego, jednego z czołowych zespołów amatorskiego ruchu chóralnego w Polsce, z którym stale koncertują i nagrywają płyty, m.in. płytę CD Niemena Capella 2007 rok. Jego kierownikiem artystycznym, dyrygentem i aranżerem utworów jest właśnie pan profesor Marcin Wawruk, zaś Małgorzata jest członkiem tego zespołu. Proforma jako grupa wokalna należy do elitarnego grona zespołów, które zdobyły najwyższe trofeum chóralistyki polskiej, Złotą Lutnię imienia Jerzego Libana. Pan Marcin Wawruk jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w 1987 roku i Akademii Muzycznej w Gdańsku w 1991 roku. Kończył również podyplomowe studium chór mistrzowskie w 1992 roku
oraz podyplomowe studium emisji głosu w 1994. Specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich konkursów oraz festiwali chóralnych, prowadzi warsztaty wokalne i piosenkarskie. Szkoli wokalnie uczestników telewizyjnych programów muzycznych Fabryka Gwiazd, X Factor, Mantalo. W dorobku artystycznym ma przeszło 600 koncertów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, kilkadziesiąt nagród zdobytych w kraju, za granicą, na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach choralnych, występów w prestiżowych salach koncertowych, m.in. Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski w Warszawie oraz nagrania archiwalne emitowane na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Uhonorowany został odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej w roku 2006, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2009 oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Olsztyn za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 2007 rok. Statuetką Świętego Jakuba za osiągnięcia w dziedzinie kultury 2012. Wraz z zespołem Proforma został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najlepszym z najlepszych 2007, 2008 i 2010 rok. Pani Małgorzata Wawruk jest absolwentką wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w 1991 roku oraz podyplomowego studium emisji głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w 1998 roku. W latach 90. XX wieku koncertowała jako solistka zespołu muzyki dawnej Koncerto Dolny Śląsk, Niemcy oraz współprowadziła dziecięcy zespół wokalny Animato w Zielonej Górze. Była jurorem ogólnopolskich i regionalnych przygodów piosenki dla dzieci i młodzieży. Od 2009 roku jest także dyrygentką 30-osobowego chóru mieszanego lekarzy olsztyńskich Medici Pro Muzyka. Jako nauczycielka emisji głosu i gry na fortepianie prowadzi również warsztaty wokalne w założonym przez siebie Centrum Edukacji Wokalnej. Działa w Olsztyńskim Towarzystwie Śpiewaczym, jest członkiem zarządu. Kilka tygodni temu wydała solową płytę Źródła. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wybitne osiągnięcia artystyczne wprowadzonymi przez pana profesora Marcina Wawruka i panią Małgorzatę Wawruk zespołami śpiewaczymi, wykonującymi starannie dobrany repertuar w stylowych interpretacjach, pełnych ekspresji i radości muzykowania, kapituła Nagrody Prezydenta Olsztyna imienia Feliksa Nowowiejskiego uznała, że w 2019 roku zasłużyli na nią właśnie państwo Małgorzata i Marcin Wawrukowie za znamienite sukcesy w propagowaniu twórczości choralnej oraz za rozsławianie i promowanie Olsztyna w kraju i za granicą. Thank you.
Czy fotoreporterzy już zdążyli wszystkie zdjęcia zrobić? Jutro okaże. Chyba tak. No to w takim razie kilka słów o tych laboratoriach. Sami są Państwo sobie winni, ponieważ zasłynąłem w Polsce jako autor komentarzy na granic dobrego smaku. Ja się dzisiaj może powstrzymam, natomiast nie mogę się powstrzymać przed jednym komentarzem. Można by rzec, że to wielki dzień dla kultury polskiej. Niekoniecznie dlatego, żebyśmy przeceniali swój wkład w kulturę, ale Olga Tokarczuk właśnie zapisała wspaniały rozdział w historii polskiej literatury. I to w jakiś taki piękny, symboliczny sposób się nam splotło z tą nagrodą, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni panu prezydentowi, całej kapitule. No, jesteśmy wzruszeni, że ta nasza taka codzienna muzyczna krzątanina została dostrzeżona i doceniona. Ja chciałem powiedzieć, że cieszę się zwłaszcza, że Małgosia została w taki sposób dostrzeżona, ponieważ dyrygent jest ten, który jest na widelcu, a praca Małgosi zwykle jest ukryta przed publicznością i wydaje mi się, że sukcesy zespołu Proforma w znacznej części są jej zasługą. Nie mówiąc o tym, że oczywiście ma swoje artystyczne plany solowe. Jak Państwo słyszeli, płyta, koncert, na który zapraszamy, nie udał nam się w listopadzie i koncert Małgosi. Pod tytułem Źródła z przyczyn rodzinnych, ale zamierzamy go pokazać w najbliższej przyszłości i serdecznie zapraszamy. Chcieliśmy również podziękować naszym wspaniałym kolegom i koleżankom z zespołu, którzy wytrzymują nasze fanaberie i dzielnie nas wspierają. Ze swojej strony obiecuję, że tego zaufania w nas pokładanego w formie tej nagrody postaramy się nie zawieść i będziemy kontynuować te nasze muzyczne wyprawy. Też jest ten rok dosyć ważny, bo ja dzisiaj sobie uświadomiłam, że równo mija 20 lat od momentu, kiedy ja tutaj przyjechałam do Państwa, bo przyjechałam aż z Góry, z Kotliny Płockiej i właściwie mija 20-lecie mojego pobytu w Olsztynie, ale co chciałam powiedzieć, jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, a był to jedyny region, którego nie znałam wcześniej Polski i tak trafiło się, że akurat zostałam tutaj na Warmii, no to oprócz tego, że zauroczyły mnie jeziora, których w górach nie miałam, to pierwsze moje spotkanie z Warmią i z Olsztynem to było spotkanie z olsztyńskimi artystami, ponieważ pierwsze moje takie bytności to było studio olsztyńskiego radia u Rysia Szmita. I teraz od tego czasu spotkałam na Warmii i w Olsztynie mnóstwo naprawdę wspaniałych, wybitnych artystów. My mamy tu mnóstwo ludzi, bardzo zdolnych, z różnych dziedzin sztuki i nawzajem się inspirujemy, często z sobą współpracujemy. Dlatego jest mi bardzo miło, że Państwo moją pracę również dostrzegliście. A oprócz tego, że śpiewam w Proformie, to dziękuję również moim chórzystom z chóru Medici Pro Musica, ponieważ od kilku lat również dzięki nim mogę pokazywać swoją pracę, naszą wspólną pracę na scenie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu. W dziedzinie sztuk muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego, ale również jako osoba, która zgłosiła kapitulę, przedstawiła, wydaje mi się, że argumenty wysokiej jakości, które przekonały kapitułę, że pana Marcina Radnika i panią Małgorzatę Wawruk należy wreszcie docenić. Bardzo się cieszę, że ta nagroda dzisiaj trafiła
do ich rąk, bo uważam, jestem z tego chórem od początku. Pamiętam, jak pan Marcin Barbur miał mnóstwo obaw, kiedy zakładał ten chór. A teraz proszę bardzo, to są niekwestionowani ambasadorowie chóralistyki olsztyńskiej w kraju na świecie, ludzie ogromnego talentu, pasji, wspaniali animatorzy kultury, utalentowani, lubiani, z ogromnym dorobkiem, nagradzani na całym świecie i w Polsce. Ale to, co kochamy w ich pracy, to każdy program artystyczny, który prezentują przez chóry Proforma i Medici Pro Muzyka, jest zawsze wydarzeniem kulturalnym. Szanowni Państwo, cieszmy się dzisiaj, bo to ważny dzień, tak jak powiedział pan Marcin, dla Olsztyna, dla Polski, dla świata. Teraz już nadszedł ten moment, że można z nim gratulować, powiedzieć kilka słów. Jako pierwszą chciałbym prosić panią poseł Krzysztofę Kozielę-Wodlewską, panią poseł, bo pierwszeństwo, bardzo proszę, panią Krzysztofę.